W czasie Igrzysk Olimpijskich w Londynie polska sztafeta 4x400 metrów podjęła walkę o finał. Rokowania były takie, że mieli wielkie szanse, aby wygrać. Niestety zawodnik z numerem trzecim, Michał Pietrzak, w strefie zmian potknął się o podpórkę i wywrócił. Czwarty nasz zawodnik, Kacper Kozłowski, robił co mógł, ale dystans był zbyt odległy, aby dogonić przeciwników i nasza ekipa przegrała, odpadła. A potem Polacy jeszcze wnieśli sprzeciw. Sędziowie, gdy rozpatrzyli z wszelkich ujęć kamer, okazało się, że był to sprzeciw odrzucony i nasza ekipa odpadła. Okazuje się, że w strefie zmian pokoleń, w strefie zmian sztafety popełniamy najwięcej pomyłek, błędów. Wiele drużyn tam przegrało, wiele drużyn zostało zdyskwalifikowanych. A kiedy rozmawiałem z trenerami, okazało się także, że cała czwórka jest ważna w sztafecie, ale podobno istotnym jest zawodnik z numerem 3. Numerem trzecim, dlatego że on ma już wypracowaną pewną pozycję. Zawodnik numer 1, 2 robi tą przewagę. On ma utrzymać tą przewagę, a czwarty ma dobiec i doskonale finiszować. Przenosząc to na grunt kościoła, wasz zbór jest zborem wielopokoleniowym już i wy macie pewne dziedzictwo wiary. I być może macie jeszcze jedno pokolenie do przyjścia Chrystusa, któremu należy przekazać w sztafecie pokoleń naszą wiarę. Pośród wielu fragmentów, które mówią o sztafecie pokoleń wiary zapisanych w Bożym Słowie, ja wybrałem akurat jeden z psalmu 78, gdzie czytamy: cośmy słyszeli i poznali i co nam opowiadali ojcowie nasi, tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu. Chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Związał Jakuba przykazaniami, ustanowił Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go synom swoim. Co ciekawe, że wiele rodziców, wiele matek, o które dzisiaj się też modliliście, wiele ojców ma gdzieś to piętno w sobie i tą odpowiedzialność przed Bogiem, aby przekazać swoim dzieciom, kolejnemu pokoleniu, wiarę, swoje wartości i szczytne cele. Ale to zadanie wcale nie jest takie trudne. Z historii narodu Bożego wiemy, że pokolenie, które wprowadził Mojżesz do ziemi obiecanej, pokolenie Jozuego, było wierne Panu Bogu. Ale kiedy odeszło to pokolenie i przyszła sztafeta, nadchodzi następne pokolenie, okazało się, że pojawiły się problemy. Kiedy to pokolenie wymarło, przyszło inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela. Kapłan Heli, on przyzwolił swoim synom na wiele. Jego synowie nie chodzili jego drogami, a za zyskiem brali datki, naginali prawo. Potem byli synowie Samuela, było to samo. Potem w końcu przychodzi król Dawid i wielu miało nadzieję, być może teraz coś się poprawi. I tak było do momentu grzechu z Batrzebą. Wiemy, że potem Amon gwałci przyrodnią siostrę, a wtedy Absalom zabija Amona. A Salomon, który zaczął doskonale, skończył źle. A jego synowie podzielili królestwo. I zarówno ta północna część, jak i południowa dostała się do niewoli. A więc zadanie to wcale nie jest takie łatwe, aby przekazać wiarę następnemu pokoleniu. Kiedy w swojej służbie dla Pana Boga pełniłem różne funkcje starszego zboru, a potem pastora przełożonego, a też pracując w medzie, wspierając med w zarządzie, podchodziło do mnie
podeszło kilka matek, nieraz rodzin, ojców, z zapytaniem, powiedz nam, ty z tymi dziećmi pracujesz, czy jest jakiś w Biblii wzorzec, jakiś model, na którym można by oprzeć wychowanie dzieci, który byłby nam pomocny. I Bóg, który stworzył człowieka, doskonale rozumie, w jaki sposób najlepiej przekazać tą naszą wiarę w sztafecie pokoleń. I Bóg taki model zostawił w Bożym Słowie. Jest zapisany właśnie w 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale. Przeczytamy od 1 do 9 wiersza. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby Ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak Ci przyrzekł Pan, Bóg Twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w Twoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstają. Przywiążesz jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Kiedy sięgniemy jeszcze raz do historii, to wiemy, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Ale kiedy otworzycie zaledwie 5 rozdział, 1 Mojżeszowej, to tam jest napisane, że Bóg stworzył Adama na swoje podobieństwo. Ale dalej już pisze, że Adam zrodził swoich synów na podobieństwo swoje. Dlaczego? Taki szczegół może komuś może umknąć. Okazało się, że rozdział 3 w Biblii mówi o upadku człowieka w grzech. I to wszystko, co było idealne, się popsuło. I teraz wcale nie jest łatwo w naszym świecie przekazać wiarę następnemu pokoleniu. I przed takim samym zadaniem, jak my stoimy dzisiaj, stał Boży lud, który doprowadził Mojżesz na pola moabskich. I Mojżesz bardzo pragnął, aby ta sztafeta zmiany miała miejsce w ziemi obiecanej. Ale wiemy, ponieważ popełni błąd. Bóg mówi, Mojżeszu, tutaj będzie linia mety na bieżni twojego życia. I Mojżesz, wiedząc, że odchodzi, ale chciał, aby inni żyli pełnią życia, przekazuje ten Boży model w upadłym świecie dla swego ludu. I pozwólcie, że zadam do tekstu pytanie. Jaką jest nasza rola i odpowiedzialność w sztafecie pokoleń wiary? W sztafecie pokoleń mamy nie tylko przekazać życie, ale nauczyć, jak żyć. Popatrzyliście na te pokolenia poprzednie. Dlaczego było tyle upadków? Dlaczego pokolenia nie szły za Panem Bogiem? Ano dlatego, że nasze dzieci rodzą się z sercem, mówimy, z tak zwaną grzeszną naturą. I to serce nie poddaje się pod Boże Słowo. Ono nie można cisnąć. To serce jest w takim stanie, że je trzeba dopiero poddać procesowi zmiany. My mówimy o nowym narodzeniu. Co ciekawe, że w 20 wersecie tego 6 rozdziału jest napisane, Mojżesz mówi, gdy syn twój zapyta cię kiedyś, co to są za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał wam Pan Bóg wasz? A więc syn mówi,
Ten wasz Bóg, o czym on mówi? Zobaczcie, Pan Bóg nie ma wnuków. Pan Bóg ma Boże dzieci. Nasze dzieci bez Boga będą zgubione. My musimy je ewangelizować. Pan Bóg wasz. Dlatego, że mamy model upadły. Cesarz Franciszek II w XIII wieku przeprowadził pewien eksperyment. Odebrał tej uboższej warstwie społeczeństwa 50 niemowląt. Zgromadził je w takim jednym budynku. Zebrano przełożone opiekunki, których zadaniem było te dzieci karmić, ubrać, ale nie wolno było je przytulać, nie wolno do nich było powiedzieć ani jednego słowa. Eksperyment się nie powiódł, dlatego że wszystkie dzieci zmarły. My dzisiaj już wiemy, że jest taki hormon zwany kortyzolem. On czyni nieodwracalne zmiany. Okazuje się, że Pan Bóg doskonale wiedział, że jest takie miejsce najlepsze pod słońcem, w którym jest rodzina, gdzie jest mąż, gdzie jest żona, gdzie są dziadkowie, ciocie, wujowie, gdzie jest zbór, gdzie to dziecko może wzrastać. I nie wystarczy dzieci tylko spłodzić. Pan Bóg mówi, my musimy nauczyć dzieci, jak żyć. I socjologowie opowiadają, że każdy z nas potrzebuje co najmniej 4 osób do tego, aby w pełni funkcjonować emocjonalnie, fizycznie. Ale to nie wszystko. W sztafecie pokoleń Bóg wymaga zaangażowania na bieżni życia każdego z nas. Zauważyliście, tutaj są słowa słuchaj Izraelu. A więc Pan Bóg kieruje te słowa do wszystkich. I być może powiesz, no ja to już mam taki święty spokój, bo moje dzieci są już odchowane, dorosłe. Albo być może tutaj ktoś jest, kto powie, a ja to mam fajnie, bo ja nie mam dzieci. Nie. Pan Bóg mówi, kimkolwiek jesteś. Jesteś odpowiedzialny za przyszłe pokolenie. Dlatego mówi, słuchaj Izraelu. I geniusz tego fragmentu polega na tym, że Żydzi nauczyli się. Dzisiaj wiemy, że tak zwana mezuza, oni mają to w odrzwiach, czy te filim, te pudełka. 2 razy dziennie odczytują rano i wieczorem tekst tych słów. Kiedy naród izraelski, kiedy Żydzi szli na stracenie w Auschwitz, Birkenau czy gdziekolwiek indziej, czytali ten fragment. I Bóg mówi do każdego z nas, słuchaj Izraelu, słuchaj Kościele w Ustroniu, zboże Betel, na wasze barki kładę wasze przyszłe pokolenie, na barki każdego z was. Wiemy także, że w naszym modelu, jaki funkcjonuje w naszym państwie, ale nie tylko, są takie 3 podmioty. To są rysunki dzieci. Dom rodzinny, kościół i szkoła, które są odpowiedzialne za wychowanie naszych dzieci. Ktoś powie, jeszcze media. Zgadzam się, media mają wpływ, ale czy są odpowiedzialne? Nie. Te 3 instytucje mają odpowiedzialność i biorą na siebie. I byłby to osobny temat. Jaki model jest w naszym kraju, jaki obowiązuje. Jako pastor prowadziłem swoje zboże dla rodzin, grupy wsparcia, nabożeństwa rodzinne. Starsi opracowaliśmy strategię, która pomagała rodzicom odróżnić pomiędzy tym, co zbuduje twoje dzieci, a tym, co je zniszczy. Dzisiaj także jest wiele napięć na tej linii, dlatego że zarówno w domu rodzinnym, czy w kościele nauczamy na pewno z pierwszej młodzieżowej, że to Bóg jest stwórcą. Fundamentalna zasada. Bóg chce otrzymać cześć jako stwórca. O czym pisze w liście do Rzymian, 1 rozdział, apostoł Paweł. Bóg jest stwórcą i cześć jako stwórcy się mu należy. W szkole nauczają inaczej, że to Bóg nie jest stwórcą, a to, że ewolucja. Mamy pełno napięć na tej linii. Co dalej idąc w tym kierunku, jeszcze powiem, że dzisiaj szkoła i cała nadbudowa nad szkołą, a więc system państwowy czy sierocińce,
chcą jakby wyręczyć rodzinę. I to przykazanie, które brzmi czci ojca swego i matkę swoją, zostało zamienione dzisiaj czci syna i córkę. Ustawy bezstresowe w niektórych krajach doprowadziły do pewnej skrajności, że bardzo łatwo odbiera się dzieciom rodziców dzieci. We Włoszech to jest około 23 tysięcy rocznie. W Niemczech czytam artykuł w Deutsche Welle w wywiadzie z Hansem Higlersem, który powiedział, że w roku 2005 odbierano rodzicom 25 tysięcy dzieci, w roku 2013 już 42 tysiące. Ale wiecie, gdzie jest problem? Kiedy czytałem stenogramy, okazuje się, że 92% odebranych dzieci to jest pomyłka. I tam napisane, że pani pedagog dzwoniła do mamy, ta nie odbierała, dzwoniła 5 razy, zgłosiła do mera. To jest ta niebieska karta, wtedy szybko założona działa i ze szkoły dzieci zabrali. Matka przychodzi z płaczem, gdzie są moje dzieci? Zostały zabrane przez pomyłkę, dlatego że pani pedagog miała swój numer telefonu. A potem, żeby dzieci wydostać z powrotem, to trwa od 3 do 5 lat. Z Jugendamtów na przykład. Koleżanka była zła. Na drugą koleżankę podłożyła rysunek pornograficzny. Zgłosiła pani, ta od razu. Słuchajcie, niesamowite. Bardzo łatwo dzisiaj można odebrać dzieci rodzicom. Dlaczego? Dlatego właśnie bardzo ważne jest i rodziny potrzebują wsparcia. Też są napięcia nieraz. Pracowałem z rodzicami, z dziećmi. Rodzice potrzebują wsparcia. Ale też czasami widzę w zborach, po których nieraz jeżdżę, że rodzice przyprowadzają dzieci na nabożeństwa, a potem soczek, a jakieś chipsy. A może trzeba uczyć dzieci po prostu postu, wstrzemięźliwości? Dlatego trzeba pracować zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami, z nauczycielami. I tutaj to współdziałanie jest bardzo ważne. W sztafecie pokoleń Bóg wymaga od nas, aby przekazać Jego słowo kolejnym pokoleniom. Co ciekawe, jeszcze wrócę do tego. W Niemczech, w takim mieście Salzkotten, zbór baptystyczny, to są byli emigranci z byłego kraju Związku Radzieckiego. I w tym zborze, słuchajcie, zaczęło się od takiej rodziny Ireny i Heinricha Winsów. Oni nie zgodzili się, aby ich dzieci posłane do katolickiej szkoły były poddane takim przedmiotowi, jak się nazywa edukacja seksualna, na którym pani mawiała dzieciom, że każdy seks jest dobry, nawet z dorosłymi. I co? Dyrektor tej szkoły, mimo że to była szkoła religijna, zgłosił to odpowiednim władzom. Te nałożyły grzywne, których rodzice nie byli w stanie zapłacić i oboje spędzili w zakładzie karnym po 43 dni. Ale z tego zboru, słuchajcie, już chyba 60 osób siedziało w zakładzie karnym. Dlatego, że nie pozwolą, aby ktoś zniszczył ich dzieci. I to być może czeka nas. Dlatego ważne jest, abyśmy swoim dzieciom przekazywali Słowo Boże. Doskonale znamy ten fragment, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Chrystusowego. I tutaj Mojżesz mówi, będziesz wpajał. Patrząc na oryginalne słowo, to znaczy, że ciągle w tym samym miejscu, jakbyś takim dłutem drążył. Ciągle na nowo. Dlaczego? Kiedy popatrzycie na Boże Słowo, nie wiem, czy myśleliście, dlaczego Biblia dla niektórych jest taka skomplikowana? Czemu na przykład nie ma rozdziału dla pastorów? Albo dla mężów 3 punkty i dla żon na przykład 7 punktów. Nie, to byłoby fajnie. Nie ma tak. Słuchajcie, Biblia jest napisana zupełnie inaczej. Bo człowiek to nie instrukcja odkurzacza. Czasami gdzieś są na jakimś wykładzie i są 4 kroki do szczęśliwego małżeństwa. To tak nie działa.
Dlatego, że Pan Bóg uczy nas ciągle na nowo tego samego, ale w zmieniających się okolicznościach życia. I tak było w Biblii, tak jest dzisiaj. To jest Boża metoda. I tutaj Bóg mówi do każdego z nas. I słuchajcie, od wieku niemowlęcego do tego okresu przedszkolnego. Te małe dzieci są tak stworzone, że one chcą słuchać. I dla tych małych dzieci moja mama jest najmądrzejsza na świecie. I gdyby ktoś to podważył, to gdyby miał możliwość, to by kogoś wysłał w księżyc. Nie pozwoli nic powiedzieć na moją mamę, czy ojca, czy ciocie, czy wujka. I cały czas te dzieci tylko mówią: tatusiu, dlaczego to autko jest czerwone? Tatusiu, dlaczego to, dlaczego tamto? Nieraz głowa boli. Ale te dzieci chcą słuchać. I to jest taki wspaniały okres, słuchajcie, że my możemy tym dzieciom z Bożego Słowa te historie codziennie wieczorem czy rano wpajać. I kiedy wracałem z pracy, nieraz zmęczony, coś tam z Księgi Daniela była historia, ominąłem, a córeczki: tatusiu, ale ty coś zapomniałeś. Ojej. I trzeba było na nowo, słuchajcie, po kolei pamiętają. Jeśli my nie wypełnimy umysłu dziecka Bożym Słowem, tymi faktami, to jest ktoś, kto wypełni ten umysł zupełnie czym innym. I potem mamy kolejny etap, kiedy dzieci zaczynają iść już do szkoły. I słuchajcie, tutaj przechodzimy od faktów, bo dziecko można, słuchajcie, bardzo łatwo nauczyć pewnej formy. Ono może przychodzić do zboru, powiem brzydkie słowo, być w pewien sposób wytresowane, zachowania. I my, kiedy pracujemy z dziećmi, to widzimy taki cynizm. One wiedzą: a, to Pan Jezus, tak, nie. Ręce nieraz opadają, dlatego że rodzice być może skupili się na tej zewnętrznej formie, żeby dziecko było grzeczne, zachowywało się tak i tak. W tym wieku, kiedy wchodzimy właśnie w okres szkoły podstawowej, my jako rodzice, jako opiekunowie musimy dotrzeć do serca dziecka. A więc już umysł wypełniony faktami, a teraz wchodzimy w jego uczucia, emocje i dosięgamy serca. Pokazujemy te zasady. Sięgamy głębiej. A potem przychodzi kolejny etap, etap nastoletni. I teraz te dzieci, które tak chętnie śpiewają na szkółkach piosenki, mówią, że moja mamusia jest najmądrzejsza. Nagle mówią: moi rodzice to nic nie wiedzą, na niczym się nie znają. Ich słownictwo to zaledwie 9 słówek. W porzo, okej. Okay. Jedziesz z córką: jak było w szkole? Okej. Okay. A co tam robiłaś? A tam. One nagle milkną. Słuchajcie, i nieraz jest ten okres buntu. I wtedy my czasami reagujemy na gniew. Najgłupsza rzecz. Te nastolatki, one kiedy mają wpojoną te Boże fakty, te zasady, muszą same zadecydować. I sami wrócą już jako dorośli, dojrzali. I powiedzą to pytanie: ten wasz Bóg chce być moim Bogiem. Cały został moim Panem i Zbawicielem. Oni sami podejmują decyzję. Jeśli tego nie ma, to wiemy, że można to Boże Słowo, to twarde serce, ono potem nagina. I słuchajcie, religii można nauczyć, ale wiary nie nauczysz. Wiara się rodzi i potrzebny jest Duch Święty do tego, aby ten proces został przekonany. A kiedy to ma miejsce, to Pan Bóg dokonuje tej operacji, słuchajcie, i zamienia to serce kamienne na takie serce, pisze Ezechiel Gąbczaste. I ono się poddaje, słuchajcie, ono się poddaje pod Boże Słowo. Ten proces tutaj w waszym zborze miał miejsce i ma miejsce i będzie miał miejsce. W sztafecie pokoleń Bóg wymaga od nas, aby nasze codzienne życie nastąpione było nie tylko z Bożym Słowem. Kochani rodzice, kochany zborze, Pan Jezus powiedział, że biada tym, przez których przychodzą zgorszenia. Biada temu, kto zgorszy to najmniejsze. Jeśli twoje życie nie jest powiązane z Bożym Słowem, tej codzienności, to nigdy tak naprawdę nie przekażesz tej wiary.
Dlatego, że dzieci nie pójdą za tym, co mówisz, ale za tym, co ty robisz. I taka prosta zasada. Powiedz mi, ja to usłyszę. Wyjaśnij mi, zrozumie. A potem pokaż swoim życiem. Ja będę to naśladować. Trzy proste zasady. Jeśli twoje życie nie jest nasączone Bożym Słowem, to to jest hipokryzja. I dzieci nie pójdą za twoją wiarą. I co ciekawe, jest taki fragment w Biblii w tym okresie nastoletnim, kiedy Jezus został zabrany przez Józefa i Marię do Jerozolimy. Wiemy, że rodzice go zgubili. Okazało się, że dopiero po dniu drogi się skapnęli, a przecież nie ma Jezusa wśród nas. W okresie nastoletnim właśnie my jako rodzice, czy jako zbór, gubimy najwięcej dzieci. Co małe, to przychodzą. A potem, jeśli zaniedbamy ten pierwszy okres czytania Bożego Słowa, a potem ten drugi, to są problemy. Potem pastorze ratuj, czy pastor młodzieżowy, czy liderze ratujcie, czy babcia przychodzi, bo wnuczek nie chce ze mną chodzić na nabożeństwa. Są problemy i są problemy w domach ludzi wierzących. Zatem widzicie, że w sztafecie pokoleń nasze życie ma znaczący wpływ na doprowadzenie dzieci do wiary w Pana Boga. Pan Jezus powiedział, w zasadzie Jan pisze, że Słowo stało się ciałem. To Słowo stało się żywym ciałem. I Pan Bóg od nas wymaga, abyśmy my, jako Kościół, jako ludzie wierzący, stali się żywym Słowem. I tam jest napisane, aby to Słowo było w naszym sercu, w naszym domu, kiedy idziemy drogą, kiedy się kładziesz, kiedy wstajesz. Słowo Boże może wzbudzić tą żywą wiarę. W Księdze Ozeasza jest takie napomnienie, ostrzeżenie, że mówi Bóg do kapłana, ponieważ odrzuciłeś Boże Słowo, wtedy ja zapomnę o twoich dzieciach. My dzisiaj możemy powiedzieć poprzez Nowy Testament, że słuchaj, Kościele, jest tylko jedna droga zbawienia. Tu dzisiaj to było mówione. Droga poprzez krzyż Golgoty. I zawsze, kiedy ewangelizuję dzieci, to taką historię opowiadam. O ojcu, który razem z małym Jasiem poszedł do lasu na grzyby i kiedy zbierali, nagle okazało się, że żmija kąsiła Jasia poniżej łydki. Ojciec zobaczył i co zrobił? Bierze tego chłopca, ile sił, biegnie na pogotowie. I tam lekarz mówi, to jest ukąszenie żmii, mam jeszcze godzinę czasu, to żmija jadowita. I mówi do tego Jasia, jest tylko jedno lekarstwo, muszę ci dać zastrzyk. Mały Jasiu płacze i do taty się wtula. Tato, ja nie chcę zastrzyku. Ja się boję. Ale Jasiu nie ma innej możliwości. W końcu Jasiu decyduje się. Lekarz daje zastrzyk i Jasiu żyje. Jest tylko jedno lekarstwo na jadrzmi. I Boże Słowo mówi, że jest tylko jedno lekarstwo. Surowicy krwi Pana Jezusa na ten grzech. Tylko w Jezusie. I słuchaj z Boże, aby ta Ewangelia dalej była głoszona. Na koniec taką historię jeszcze wam powiem z mojego życia. Też tutaj jest akurat w waszym zborze ciocia, która mnie uczyła religii. Przepraszam, z szkółki niedzielnej. Ciocia Wanda. A też mieszkamy w tej samej miejscowości. Ja jeszcze wujek Edward, kiedy żył, to byłem też tam wiele razy rozmawiać i też błogosławił moją wizję. Ja byłem wśród tych dzieci, którzy przeszkadzały. I myślę, że dla dzieci Wandy to taka będzie nagroda, że jest nadzieja.
dla was rodzice, dla was starsi, kochany pastorze, że to, co robicie i też jak dzisiaj z Medem współpracował ten zespół nastolatków, to jest to, że my tutaj też wiele godzin z wami żeśmy razem współpracowali, napisałem też wiele lekcji, a nie tylko tutaj. I ja widzę, jak te nastolatki przychodzą do Pana Jezusa. I to jest wielka radość. Ale także nie zrobimy tego sami. Wasze domy, kochani dziadkowie, babcie, mamy, ojcowie, ciocie, wujkowie muszą tą rolę pełnić, aby walczyć o to przyszłe pokolenie, aby przekazać tą sztafetę wiary. W czasie jednej z konferencji, kiedy byłem w Niemczech, spotkałem tam Wolfganga. On miał taki, prowadził otwarty dom dla narkomanów. Polegało na tym, że miał dwóch, trzech wolontariuszy. Miał trzech, czterech narkomanów, którzy w tym domu zamieszkali. Otrzymali posiłek. Mieli wszystko oprane. Pracowali razem. I tam też było ogłoszone Boże Słowo. Wolfgang miał trójkę dzieci. A najmłodszy syn zachorował na białaczkę. No i modlili się. Ale Pan Bóg być może miał inny plan. I któregoś też razu ci narkomani mówią, no to gdzie jest ten twój Bóg? Ty mu tak wiele dla niego robisz. Czemu nie uzdrowi tego syna? On powiedział, ty w ogóle nie znasz mego Boga. Jak go poznasz, to mnie zrozumiesz. Jego syn coraz bardziej słabnął i wiedział, że zbliża się końcówka życia. I tego wieczoru Wolfgang poszedł do jego pokoju i taka lampa się świeciła. Usiadł w cieniu tej lampy obok łóżka swojego syna. A ten syn mówi, tato, ja umieram. A Wolfgang mówi, synu, ja wiem. Dlatego przyszedłem cię przeprosić. Za być może ten zwariowany nasz dom. Że może mało czasu poświęciłem dla ciebie. Być może zbyt wiele czasu dla innych rzeczy. Ale syn powiedział, nie, tato. Ten dom to było najlepsze miejsce pod słońcem dla mnie. Ja tu poznałem mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ja teraz do Niego idę. Aby, nie życzę wam nikomu, aby ktoś musiał przez chorobę przechodzić, ale aby wasze domy były takim miejscem i dalej wasz zbór, gdzie dzieci poznają jedynego Zbawiciela i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.